Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak od środka wyglądają kursy online. Zapraszam. Logujemy się na platformę doradca księgowego i zależnie od tego, jaki kurs mamy wykupiony, mamy tutaj w menu dostępne szkolenia. Jeśli chodzi o kursy księgowości, to ja akurat na tym koncie mam dostępny kurs główny księgowy dyrektor finansowy. Jest to kurs z poprzednich edycji, w związku z czym jest tutaj już sporo materiałów. Możemy sobie tutaj kliknąć wszystkie, albo też konkretny dział, konkretny moduł. Tutaj jest przykład analizy finansowej. Są to materiały wideo, które mają od 30 do 60 minut. Tutaj jest taki dział jak szczegóły lekcji, informacje, kiedy utworzone, jaki czas trwania. A tutaj możemy sobie wprowadzać własne notatki, na przykład informacje o tym, że chcemy wrócić do tej lekcji. Tak w jakimś późniejszym okresie. Jeżeli ukończymy lekcję, oznaczamy ją jako ukończoną i przechodzimy do następnej. W lekcji piątej mamy też pliki do pobrania i to jest wzór analizy finansowej, a także już specjalnie przygotowany plik do wykonania samodzielnie zadania. Prezentację tego zadania przedstawiam w kolejnej, ostatniej już lekcji z zakresu analizy finansowej. I tutaj omawiam wskaźniki finansowe, które należało obliczyć. Tak pokrótce wygląda moduł analiza finansowa. Możemy sobie tutaj przejść albo tutaj. Tu jest moduł spotkania online i tutaj będą nagrania spotkań, które się będą odbywały. Spójrzmy na moduł krajowego standardu numer 1, to jest rachunek przepływów pieniężnych. I tutaj w plikach do pobrania mamy również plik audio. W przypadku analizy finansowej taki plik audio nie ma zastosowania, ponieważ konieczne jest przyglądanie się temu, co pokazuje na ekranie. Natomiast pozostałe materiały mają dołączony właśnie plik audio, który możesz sobie pobrać na dysk komputera i tutaj on się pobiera i po prostu odsłuchiwać sobie na jakimkolwiek urządzeniu. To jest pewne objaśnienie, a tutaj jest jeszcze dodatkowy materiał, który został opublikowany na YouTubie i który stanowi taki wstęp właśnie do lekcji na temat przepływów. Zarówno kurs głównego księgowego, jak i kurs bilansisty będzie zaczynał się od powtórki. W przypadku kursu bilansisty będzie to po prostu podstawa teoretyczna, tak? Będą to zagadnienia nazwane podstawa teoretyczna, czyli będziemy omawiać sobie ustawę o rachunkowości. Natomiast w kursie głównego księgowego jest ten sam materiał nazwany po prostu powtórką. I to jest właśnie ten dział. Tych materiałów jest sporo, ale one są krótsze niż standardowe lekcje. I oczywiście w ramach tych lekcji powtórkowych jest możliwość pobrania pliku PDF. Już przygotowany przeze mnie, czyli z wytłuszczeniami czy jakimiś komentarzami do przepisów. W ramach kursu bilansisty i kursu głównego księgowego otrzymujesz też dostęp do mini kursu obsługi komputera. I ten kurs składa się z lekcji o łącznej długości około 3 godzin. Tutaj zaczynamy od ustawień systemowych. Pokazuję, w jaki sposób można sobie spersonalizować komputer, ustawić pasek stanu, szybkiego uruchamiania, kopiować, przenosić pliki. No i najważniejsze lekcje to dwie lekcje na temat Excela. I tutaj pokazuję tworzenie formuł, ale tych, które są rzeczywiście potrzebne na co dzień w pracy księgowego. Ostatnia lekcja dotyczy Worda, ale też pokazuje inne przydatne funkcje, jak robienie zrzutów z ekranu, ich szybką obróbkę, jak korzystam z wyszukiwarki, jak odnajduję przepisy, które mnie interesują, czy odpowiedzi na pytania księgowe. To wszystko znajduje się w tym kursie obsługi komputera, mini kursie obsługi komputera. W przypadku kursu głównego księgowego masz dostęp również do newslettera i tutaj omawiam stopniowo zmiany, jakie się pojawiają w ciągu roku. Oczywiście poczynając od 1 stycznia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, zmiany w VAT-cie, w ryczałcie, ordynacji podatkowej, KPR-ze. Tu są też takie materiały tekstowe, na przykład ten jest okresowo aktualizowany, tu są dodawane pewne informacje, linki do jakichś przydatnych artykułów, które omawiają w sposób kompleksowy dane zagadnienie. I tutaj jest na przykład omówienie zasad małego ZUS-u. Tutaj ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która ma znaczenie z punktu widzenia
ulgi na złe długi. Dlatego też te zmiany, te najważniejsze kwestie wynikające z tej ustawy zostały omówione w wideo, które ma 17 minut. Zawsze masz możliwość ustawienia prędkości odtwarzania. Jeżeli jest dla Ciebie za wolno albo dosyć znasz ten temat, możesz sobie tutaj przyspieszyć odtwarzanie tego materiału. Poza materiałami wideo są też pliki audio do pobrania. No i sama ustawa, czyli plik PDF, który będzie zawierał już oznaczenia tych zmian. Tak jak tutaj widać, innym kolorem. Przy zakupie któregokolwiek z kursów otrzymasz dostęp do wszystkich trzech webinarów, które się odbyły. I jeżeli będą się odbywały kolejne webinary, to również będę umieszczała tutaj te materiały wideo. Również będziesz mieć dostęp do wszystkich aktualizacji kursu, a także dodatkowych materiałów, które będę zamieszczać w ramach kursu, tak długo jak będziesz mieć dostęp. Dlatego posiadanie dłuższego dostępu oczywiście jest dużą korzyścią. I tak jak napisałam na Facebooku, wydłużam dostęp do kursu bilansisty i do kursu głównego księgowego o pół roku, co oznacza, że do kursu bilansisty będziesz mieć dostęp do końca czerwca przyszłego roku, do kursu głównego księgowego do końca przyszłego roku 2021, a w przypadku zakupu obu kursów otrzymujesz dodatkowe 12 miesięcy, czyli na prawie 3 lata. Tutaj jest formularz kontaktowy, możesz zarówno wysyłać, jak i otrzymywać wiadomości i to wszystko, jeśli chodzi o korzystanie z platformy Web2Learn.